wyjeżdżamy właśnie z miasta. Wczoraj nie daliśmy rady zrobić tych 900 km. Zostało nam 300, padliśmy, znaleźliśmy jakiś motel i się wyspaliśmy jak ludzie w końcu, 8 godzin bez żadnego budzenia się. Jedno dobre, bo chociaż wypoczęci jesteśmy porządnie, po południu będziemy w Grand Tetonie. Tyle je zrobimy, to zrobimy, reszta na jutro i jutro Yellowstone. A później zjeżdżamy w dół, na razie podziwiamy widoki, wy razem z nami możecie. Takiego na bogato, bo szynka jest, boczek, dwa jajka. Ser. Ser. Na górze jest cebulka zapiekana. Ale dobrze, będzie nas trzymać na cały dzień. Dajemy bagla z łososiem, z wasabi, z awokado, z ogóreczkiem i z białym serkiem. No, to smaczne. Lekka lipa. Tak, także jak chcecie podróżować po Stanach, to nie przyjeżdżajcie tutaj w kwietniu ani w połowie maja. Na górę bynajmniej do Yellowstone'a. Bo co się okazuje, droga jest zamknięta do jutra jedna. Także jeziora największego, najfajniejszego w Grand Tetonie nie zobaczymy. A nawet jakbyśmy jutro byli, to byśmy nie mogli pojechać tak, tylko byśmy musieli jechać tak z powrotem. Bo droga z Grand Tetona do Yellowstone'a jest zamknięta do połowy maja, więc teraz robimy kółko prawie. Dookoła 300 km. 200 tam 20. No ale 3 godziny mamy i tak jechać. Jutro jedziemy oglądać gejzery. Tyle ile nam się uda, to zrobimy. Jak już jesteśmy tak blisko. Tak, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć tutaj. I w połowie dnia jak najszybciej stąd uciekamy i ciśniemy drogą powrotną, tak jak w sumie jechaliśmy do Los Angeles. Tam gdzie jest ciepło. Także będziemy sobie robić. Będziemy na zmianę jakoś pedałować, bo jest ile? 1600 km. Tak, chyba. Przez nami prawie 18 godzin jazdy. Z przystankami to podejrzewam, że jest jeden cały dzień. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie w trasie. No i możecie jeszcze zobaczyć przy okazji, jak wygląda miasto bez ludzi, bo praktycznie dzisiaj jest niedziela, jest mało ludzi. Zwierzak. To bizon. Kurwa. Czy nie wiem, czy zobaczyć. Jedno. Pamiętajcie, dla takich rzeczy trzeba wstawać rano. Jest 6. I oglądamy widoki Yellowstone. Z samochodu, bo zamarzanie. A jest niesamowite. I am the hunter.
został stąd zaliczony. Nie było łatwo dojechać, ale dojechaliśmy. A teraz jeszcze większy hardcore, bo wracamy do Kalifornii w końcu. Jedziemy do Joshua Tree. No i przed nami jakieś 1600 km. Mamy nadzieję, że na jutro rano dojedziemy. Jedliśmy dobre burgery w restauracji. Co? Pines. Pines? The Pines. The Pines. Bardzo dobre i naprawdę warto tu zajechać. Wracając z Yellowstone'a w dół, ile ktoś wraca, bo jedzenie jest bardzo dobre. Domowe, bo to tak. Nie jest żadna sieciówka, to kobieta sama prowadzi. I jadą druga. Burgera a la Elvis Presley z masłem orzechowym i z żurawiną i pyszne. A ja jadłem burgera z mięsem ze świni marynowanym jakimś, tak jak w telewizji pokazują, i to było bardzo dobre. Do tego chipsy, takie domowe chipsiki zamiast tych bardzo dobre. Fytek. Very nice.